Radzymin, centrum naszego życia i życia naszych dzieci. Rusza właśnie druga edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeśli macie pomysł, dzięki któremu gmina stanie się jeszcze ciekawszym miejscem do życia, to teraz macie szansę na jego realizację. Jako burmistrz Radzymina i jego mieszkaniec z dużym zainteresowaniem czekam na Państwa projekty do 21 września. Efektem ubiegłorocznej edycji jest m.in. chodnik, po którym teraz spaceruję. Cieszące się zimą olbrzymim powodzeniem sztuczne lodowisko, warsztaty muzyczne zakończone koncertem na 10-lecie zespołu Solideo oraz miasteczko rowerowe, gdzie będzie można przygotować się do egzaminu na kartę rowerową. Zachęcam do zgłaszania projektów w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Zdecydujcie o podziale 600 tysięcy złotych. Inicjatywa jest po Waszej stronie. Od 15 listopada zapraszamy do aktywnego udziału w głosowaniu na zgłoszone projekty. Ty decydujesz.